Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witamy się z wami z Egiptu. I ja wiem, że kilka razy mówiłam, że ja nie za bardzo lubię Egipt, nie za bardzo lubię ten standard. Ale w ostatnim odcinku mówiłam też, że Paulina powiedziała nam, abyśmy zamawiali te wczasy last minute. I to był faktycznie last minute, bo w niedzielę zamówiliśmy na wylot w nocy z poniedziałku na wtorek, więc to był naprawdę last i faktycznie nam się udało. Cena była chyba 50% niższa od tej wyjściowej i muszę powiedzieć, że trafiliśmy na naprawdę bajeczny hotel. Dopiero właściwie weszliśmy do pokoju, ale standard pokoju już nam naprawdę bardzo, bardzo odpowiada. A jesteśmy w Fantazja Resort, w... jak się nazywa? Nie Hurgada, tylko... Marsalam, po prostu, tak? Wiecie, ja z tymi nazwami jestem nie za pan brat. Kochani, to teraz pokażemy wam nasz apartament. Tutaj jest przestronna szafa. Wprawdzie gdzieś tam było napisane, że jest deska do prasowania i żelazka, ale nie ma. Tutaj, proszę bardzo. Aha, bo ja nie wspomniałam, że to jest strefa deluxe i na tą strefę nie mają wstępu dzieci, więc to jest strefa dla dorosłych, więc tu dzieci nie ma i właściwie jest to wszystko zaaranżowane jak dla dorosłych. No bo myjemy się w naszej strefie takiej, wiecie, salonowej. Tutaj wchodzimy pod prysznic. Jakby ktoś chciał, to może nas podglądać. Nie słychać. Więc jest duży, przestronny prysznic. No i tutaj mamy nasz salonik z jakąś półeczką, z biureczkiem, z dużym łóżkiem. Jest tutaj naprawdę czyściutko. Jest czajnik, telewizor, klimatyzacja działająca. Robali chyba brak. Tego się bardzo obawiałam. Nie, jest czyściutko. Jest czyściutko, naprawdę czyściutko. Nie ma dywanu na podłodze, nie? Tak. Nie ma dywanu na podłodze w hotelach. Chcę wam pokazać jeszcze nasz widok na basen. Tak, taki mamy widoczek. I tam jest morze. Także możemy powiedzieć, że trafiliśmy dobrze. A perpetie takie na lotnisku były takie, że mieliśmy o godzinę opóźniony lot. W sumie półtora. W sumie bo zanim wylecieliśmy, to było półtora godziny. Wiecie, wylot mieliśmy mieć o 3:45, a potem przedłużyli to do 4:45. A wylecieliśmy o tej 5:15. O tej godzinie, to ta godzina to jest naprawdę wiele, więc ja dzisiaj będę po prostu wyrąbana. Powiedz kochanie, jak start? Nie pamiętam, spałam, ale ja powiedziałam, że będę spała. Powiedziałam, że nawet bym się z nim nie założyła, bo wiedziałam, że przegram. Ciebie nawet te turbulencje nie obudziły. Nie. Nie? A po, naprawdę co mi, po co mnie miały budzić? To naprawdę czepało tak. Tym samolotem, no. Po co mnie miało budzić? Jest godzina 20, a ja teraz w tym momencie powiem wam tak w skrócie, co robiliśmy. Weszliśmy do pokoju, zrobiliśmy room tour dla was, przebraliśmy się w stroje kąpielowe, poszliśmy nad basen i spaliśmy. Odsypialiśmy tą nieprzespaną noc. Musieliśmy się zaklimatyzować. Tak. Potem mi się zrobiło słabo, poszliśmy do pokoju, poleżałam sobie w tym klimatyzowanym pomieszczeniu. Zrobiło mi się lepiej, idziemy na kolację. 20 godzina, w Egipcie panują ciemności. Egipskie ciemności. Tak. I to mi przeszkadza, bo mam takie poczucie, że ktoś mi ukradł takie 2 godziny z dnia. Ale muszę wam powiedzieć, że to oświetlenie w tym ośrodku, Fantazja Resort, przypominam, rekompensuje tą kradzież. Jest naprawdę bajecznie. Nigdy wcześniej nie byliśmy w tak przepięknie zaaranżowanym i oświetlonym, wyglądającym pięknie po prostu hotelu, tak? Resorcie. No ja wiem, może nie mamy jakiegoś wielkiego doświadczenia, bo w sumie na takich w czasach wyjazdowych nie byliśmy 1000 razy, ani nawet 100 razy, ale mając to doświadczenie, które mamy, możemy stwierdzić, że ten resort to jest naprawdę bajka. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda. A my teraz przemierzamy tą alejkę w stronę miejsca, gdzie zjemy kolację.
Dzień kolejny, pozdrawiamy Was ze słonecznego, upalnego Egiptu. W tym momencie jesteśmy w resorcie, na ośrodku. Jest tutaj zielono, rośnie bujna roślinność, jest mnóstwo krzewów i drzewek kwitnących. Wygląda tutaj bajecznie, naprawdę cudownie. Aż chce się żyć. A za murkiem, który jest naprawdę niedaleko, 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 mamy krajobraz jak z Mad Maxa. I ten kontrast jest tak odczuwalny, że robi wrażenie. No bo zobaczcie, tutaj bujna roślinność. Tak, mój przystojny facet z gołą klatą. Też jest na czym oko zawiesić. Tutaj ta bujna roślinność. I tutaj, proszę bardzo, pustynia. No, także już to Wam pokazałam i teraz możemy iść na basen. Dzisiaj jest chyba dzień baklawy i jestem w raju. Przed chwileczką zjadłam najpyszniejsze coś baklawowego, bo to chyba nie była taka typowa baklawa. Zjadłam najpyszniejsze coś baklawowego w swoim życiu. Niech to będzie baklawa. Niech to będzie baklawa, tak. Wypiekają to na żywo, na patelni. Tam, czekajcie, bo ja teraz nie umiem złapać. Tam stoi kucharz, widzicie, gdzie jest ten kucharz? Gdzie ten kucharz jest? Tam stoi kucharz, tam jest stanowisko i tam stoi kucharz, który na patelnię nalewa ciasto, które właśnie potem robi się baklawą. Ja wzięłam talerzyk, pięknie przyozdobiony czekoladą. Wiecie co, może ja wezmę drugą porcję? Żeby Wam pokazać oczywiście. Polałam to miodem i jak po prostu zrobiłam pierwszy kęs, to po prostu nie umiałam wyjść z podziwu. To było takie pyszne, takie smaczne. No ale dobra, zjadłam tą swoją porcję tej baklawy robionej na żywo. Zachwycałam się nią totalnie, ale przypomniałam sobie, że jak szłam po kolację, to zobaczyłam, że jest coś takiego. Czyli ciasto, chyba filo, w mleku. I ja to bardzo dobrze wspominałam, gdy poprzednim razem byliśmy w Egipcie. Byliśmy raz w Egipcie i to była potrawa, którą właśnie wspominałam najbardziej. I zazwyczaj było to na śniadanie. I to jadłam na śniadanie właśnie. I właśnie chcę spróbować, czy to jest to. To jest dobre to jest? Ja nie wiem, czy to jest to, bo ja nie pamiętam, co to było. To nie jest to. Dobra, tutaj mamy rozczarowanie. To nie jest to, to jest prawdopodobnie coś bardzo podobnego, ale chyba ciasto, które jest użyte do zrobienia tej potrawy, to nie jest to, które pamiętam. Bez to jakieś ciasto po prostu na mleku i jest to słodkie, po prostu. Ale to nie jest to, co pamiętam i co mnie aż tak bardzo zachwyca. Ale kochani, mam jeszcze talerzyk pełen baklaw różnej maści. I jestem w raju, kochani, bo ta turecka baklawa, taka bardzo ciężka, bardzo słodka, bardzo maślano-miodowa, nijak się ma do tej egipskiej. No, widzę właśnie. Tak się zachwycałam, kochani, że nie uwierzycie. Tomek po to poszedł, ale nie ma tak pięknie ozdobionego talerzyka jak ja. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, no. Ale jest to przepyszne, prawda? To jest tak, czuć strukturę, że to tak chrupie. Jest to przesłodkie, bo tam jest ten miód. No. Jest to przepyszne, prawda? Ale bardzo powiedz... pyszne, bardzo dobre. Bardzo pyszne. Bardzo pyszne, ale ci nie dam. Aż ci zazdroszczę, naprawdę. No dobra, podzielę się z tym. On ma to jeszcze ciepłe. No. Słyszycie, jak to chrupie? Mam nadzieję, że jutro w czasie kolacji też to będzie. Weszliśmy do pokoju. Gdy z niego wychodziliśmy, okazało się, że sprząta facet. I szczerze powiem... Kupa. Facet! Ale że facet! I szczerze powiem, było mi tak nieswojo, bo gdy na innych czasach sprzątały kobiety, no to jakoś nie było mi głupio zostawić na łóżku piżamkę, nie wiem, stanik, jak gdzieś leżał, to wiecie, nie zwracałam na to aż takiej uwagi. Ale gdy dowiedziałam się, że sprzątać będzie facet,
to od razu zrobiłam obchód łazienki, obchód pokoju, czy gdzieś jakieś majtki nie zostały, czy piżamy. Nie, piżamy to ja nawet chyba schowałam. No, nie, wiecie. Nie wyciągnął. Nie, to jest ubranie z wczoraj, to nie jest piżama. Bo wiecie, moja wyobraźnia zaczęła działać, iść w jakieś, nie wiem, niecne tory i ja tą swoją piżamkę schowałam. Majtki wszystkie pochowałam, bieliznę do szafy, wiecie, schowałam. Wcześniej nie ruszało mnie to, ale jak sobie pomyślałam, że to jednak facet, to jednak wiecie, coś mi tam w głowie kiełkowało i wszystko pochowałam. No i zostawiliśmy mu napiwek oczywiście na łóżku. I kochani, nie ma to tamto. Proszę, bardzo. Nie dość, że jest pięknie posprzątane, no bo zobaczcie, łóżko wygląda naprawdę po egipsku. Ale mamy tutaj bukiet kwiatów. Kwiaty są zerwane tutaj, z ośrodka, bo na ośrodku widzę, że rosną te krzaczki, te kwiatuszki i one są cały czas widoczne, więc pewnie po prostu poszedł do ogródka, zerwał kwiaty, zrobił z nich bukiet, wsadził do wazonu i postawił w naszym pokoju. Naprawdę przemiłe, przeurocze. No ale... No taki wiecie, taki jakiś taki w głowie, takie coś tam kiełkuje. I piszcie kochani, czy wy też tak macie, znaczy zwracam się teraz do kobiet, które nas oglądają, czy wy też tak macie, że jak dowiadujecie się, że sprzątaniem waszych pokojów zajmują się faceci, to wiecie, macie taki, jakiś taki, nieswojo się czujecie po prostu, piszcie. Dzień dobry, kolejny upalny dzień w Egipcie. Kasia jeszcze śpi, a słońce rośnie. Kasia jeszcze śpi. A ja ubrałem strój sportowy i śmigam na siłownię. Nigdy nie udawało mi się na wczasach wyskoczyć na trening. Zawsze brałem ze sobą strój sportowy, ale lenistwo jednak wygrywało. W tym roku powiedziałem, że będzie inaczej. Nie ma leżenia cały czas, więc ubrałem się i śmigam. Muszę znaleźć siłownię, no i troszeczkę sobie poćwiczę. No i udało się. Trening zrobiony. Raz na śniadanko. I z czystym sumieniem można będzie poleżeć na leżaku. Ciekawe, czy Kasia śpi, czy już wstała. Pukam, pukam. Wstała. Nie jesz śniadania? We've been driving around singing songs way too loud because we wanna picking up a love friends fill up the car to live best because we wanna yeah we just wanna have fun the trunks full of wine we're gonna. Zobaczcie jaka rozpusta. Codziennie na talerzu mam chipsy. Nie ma tutaj frytek na kolację, ryżu nie lubię, za makaronem nie przepadam, pióre ziemniaczanego nie ma, więc zostają chipsy. Chipsy i popcorn. Ja popcornu nie jem. Ale ja mówię, że jest chipsy i popcorn. Jest tutaj, ale ja nie jem, ja jem chipsy. Mhm. A teraz sięgam po przyjaciółkę. Pisaliście, że to jest naprawdę dobra książka, więc nie mogę się doczekać, aż zacznę ją czytać. A Tomek w dalszym ciągu czyta Tomisko Hermana. Polecasz? Polecam. A teraz chodźcie z nami sprawdzić, jak wygląda na strefie ogólnodostępnej. Tak wygląda u nas w tej strefie dla dorosłych. Nie ma tutaj dzieci, jest spokój, chill, cisza. A jak wygląda na strefie ogólnodostępnej? Sama jestem ciekawa. Jestem naprawdę zaskoczona tym, że jest tak dużo pustych leżaków, że na basenie się naprawdę tak niewiele dzieje. Cisza, spokój. Cisza, spokój w całym resorcie. Naprawdę na kolacji wieczorem tych ludzi jest bardzo dużo. I wydawałoby się, że tutaj na tej strefie będzie ich też. Tak, myśleliśmy, ogrom. Że tutaj w ciągu dnia jest po prostu full ludzi i wszystkie leżaki są zajęte. A wcale tak nie jest. Tu wchodzimy pierwsze z brzegu, mnóstwo wolnych leżaków.
Więc jeżeli szukacie miejsca, gdzie odpoczniecie, gdzie dzieciaki albo dorośli nie skaczą Wam na głowę, gdy jesteście w basenie, gdy lubicie spokój i ciszę, no to Fantazja Resort to jest miejsce dla Was. I mówimy to mimo tego, że Fantazja Resort nie sponsorował nam tego wyjazdu. I możemy śmiało powiedzieć, że dzięki temu miejscu polubiliśmy Egipt. Tego Wam jeszcze nie pokazywaliśmy. Mamy sprzęt i idziemy na plażę, a na plaży jest rafa koralowa. Zobaczcie, tu jest nasz basen, tu jest plaża. W Egipcie też jest parawanin? Parawany. A wszyscy się śmieją z Polaków. No nie sądzę, żeby robili to specjalnie dla nas. Zobaczcie, mamy tu jakieś żyjątko. Co to za żyjątko? Muszelka. Jakaś muszelka. W środku jest pewnie jakiś krabik. Ciekawe, czy gryźnie wziąłbym na rękę. Boi się ciebie. Totalnie się ciebie boi. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a lot of friends, fill up the car till it bends because we wanna. Widzieliście te rybki? Były przecudne. Ja nigdy nie umiem się nadziwić tym kolorom. Natura jednak jest niesamowita. To było naprawdę fajne doświadczenie. Już drugi raz pływałam z rybkami na rafie koralowej, ale teraz była przerwa pięcioletnia, więc fajnie było sobie to przypomnieć. Chociaż muszę powiedzieć, że jak za długo pływam, to dostaję takiego ataku paniki. Za dużo myślę. Tak? Szukasz rekina? Szukam rekina, wiecie. Na pewno każdy z Was widział albo w jakimś horrorze, albo na pewno w jakimś filmie, w jakiejś bajce animowanej. Jak wiecie, pływacie i naraz pojawia się przed Waszą twarzą pysk rekina. Taki bam! Chcę Was zjeść. I ja właśnie szukałam rekina. Zamiast patrzeć na rybki, to szukałaś rekina. Patrzałam na te rybki, ale rekina też szukałam. Nie było rekina? Nie było, ale dostaję potem takiego ataku paniki i już po prostu potrzebuję wyjść z tej wody. Nie umiem złapać tchu, tak oddycham ciężko, muszę się skupiać na tym oddechu i w pewnym momencie staje się to dla mnie niekomfortowe totalnie, więc wyszliśmy. To jest totalnie atak paniki. Jeszcze nie pokazałam Wam stołówki. Można siedzieć tutaj na dworze, ale tutaj jest ciepło. Jedynym plusem jest to, że kelnerzy mają mniej stolików do obsłużenia, więc szybciej doprosisz się wody, wina, piwa, czy co tam Ci się zamarzy i zachce. I tutaj na dworze codziennie są inne przysmaki. Dzisiaj jest jakieś ciasto smażone z gorącą czekoladą, miodem i cukrem pudrem. To jest zawsze. I tu jest pizza, ponieważ tutaj w Fantazji jest bardzo dużo Włochów. I kuchnia jest nastawiona właściwie na Włochów. A tutaj jest główna restauracja i tutaj jest płód. Tu jest zimno, tu można wypocząć. No i mamy owoce. Zwróćcie uwagę na to mango. U nas mango w tym kolorze jest po prostu niedojrzałe, niedobre, niesmaczne. A tutaj mango w kolorze zielonym jest żółciutkie, słodkie, soczyste, przepyszne. Są oczywiście desery. Wygląda to imponująco. Ale mamy też sałateczki z owocami morza. Mamy chipsy, o nich już była mowa w tym odcinku. Dużo chipsów. Zobaczcie, jak tu jest dużo chipsów i popcornu. No, dzisiaj podają ziemniaczki pieczone. Jest też rybka, mięsiwo. Dobra, jak się bliżej przyjrzymy, to wcale nie jest mięsiwo, tylko owoce morza. Głodni stąd nie wyjdziemy. No i oczywiście dział z sałatkami i serami, innymi dodatkami. I muszę uważać, bo te miski nie są opisane i nie wiem, czy
dana sałatka nie jest z owocami morza. A jak wiecie, owoców morza nie lubię. Tego vloga zaczynaliśmy we wtorek i we wtorek go kończymy. Szkoda wielka. Tym bardziej, że zanim stąd wylecimy, musimy się spakować, a ja tego bardzo, bardzo nie lubię, bo zawsze, mówię to za każdym razem, gdy się pakuję, zawsze mam wrażenie, że czegoś zapomnę. Gdy się pakowałam tutaj do Egiptu, zapomniałam sobie tych wszystkich swoich koszul i narzutek na plażę, więc chodziłam w szlafroczku Victoria's Secret, który jest uszyty z niezbyt przyjaznego dla skóry materiału i cały czas mi było po prostu ciepło, ale nic innego nie miałam. Więc chodziłam w tym szlafroku. No i teraz boję się, że nie zabiorę tego szlafroka. Jest, leży, leży na mieszku. Biorę go. Biorę go. Mam. Wrzucam do torby. A w ogóle to odkryliśmy telewizję Stars TV. Przez cały wyjazd słuchaliśmy właśnie stąd muzyki, która umilała nam pobyt tutaj. I ja tylko, wiecie, z takim zachwytem, bo ja, wiecie, jestem bardzo muzyczna i uwielbiam tą muzykę z lat 80. Ja w ogóle całe życie chyba słuchałam fajnej muzyki, nie byle jakiej. Takie mam o sobie zdanie, no, że, mam taki, że mam taki dość wyrobiony gust muzyczny. Jedna z rzeczy, której żeśmy się spasowali, nie? Tak. I wiecie, ja tak z pełnym zachwytem co chwilę odkrywałam nowe piosenki, nowe teledyski z tamtych lat, z lat mojej młodości. Przypominałam sobie tak i mówię, o Jezus, nie pamiętałam tej wokalistki, oj, nie pamiętałam tej piosenki. I to było dla mnie takie, wiecie, ekscytujące. Czyli to był dodatkowy plus. I wkraczamy w domu, tam w Stars TV. Tak, tak, no. Na pewno będzie u nas lecieć. A teraz już gasimy telewizor, bierzemy walizy. I wychodzimy z naszego pokoju, żegnamy się z basenem za oknem, tam ludzie się teraz opalają, ale my już nie. Także kochani, żegnamy się z wami, dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Mam nadzieję, że tak jak my przeżyliście cudowne chwile oglądając go, znaczy my nagrywając i oglądając. Wszystko jest tak jak powinno. Pa, pa. Pa, pa.